Takiej majówki jeszcze w Jawosznie nie było. Odbicie węzła Jeleńskiego to główny punkt militarnej imprezy, jaką na długi majowy weekend przygotowano dla mieszkańców naszego miasta. Parada wojskowych historycznych pojazdów wyruszyła dziś o godzinie 11 spod hotelu Pańska Góra, by skierować się w stronę autostradowego węzła w Jeleniu. Niech na wołanie Jałożno ma święte prawo do autostrady, nie zabraknie żadnego z jego wiernych i prawych synów. Co wzorem ojców i dziadów, pochotem położą wroga u stóp otwartego wjazdu do autostrady. Wszystko dla zwycięstwa, do broni, wszystko dla autostrady. Na węzeł Jeleński. Inscenizacja militarnych działań, jakie mogłyby mieć hipotetycznie miejsce w tej dzielnicy, to ciekawy pomysł, by po raz kolejny zwrócić uwagę na walkę mieszkańców naszego miasta o swobodny dostęp do autostrady. Mam nadzieję, że stanie się cykliczna, aż do skutku, aż do otwarcia węzła. Pomysłodawcą przedsięwzięcia, które zyskało przychylność miasta, jest właściciel hotelu Pańska Góra, Marian Lewek, który zaraził swoim pomysłem zaprzyjaźnionych fanów militariów. Pomysł zrodził się przed miesiącem, także zaprosiłem kolegów z Zabrza, z Bielska, których znam ze zlotów militarnych, grupy rekonstrukcyjne. Pomogła Szkoła Wojskowa z Jawożna, 4. Liceum Profilu Wojskowym. Pomógł Urząd Miasta przede wszystkim, który troszkę się dołożył finansowo do tego przedsięwzięcia. I wszyscy, których nie wymieniłem. Duże dzięki dla pana Zbyszka Adamczyka, dla Piotrka Mamcarza, którzy tutaj robili propagandę, zrobili te plakaty wczoraj w nocy, za późno się dowiedzieli. I wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękuję, bo widzę, że jest jedność myślenia na temat tego węzła. To jest sprawa dla nas wszystkich tutaj w Jaworznie bardzo ważna. Życzę wygranej. Bóg, honor, autostrada. Dyrekcja zabrania, powiedz o kurs. Teraz! Dyrekcja autostrad to jest ta staranka! Jak pokażę? Właśnie tutaj auto, żebyśmy pilnowali porządku! Obserwuję tą negocjację z Lejona. Do strony wreszcie! Raz na miejscu! Stoń się więcej! Stoń! Brawo! Teraz! Wynocha, nie! Pogo! Dodają strzały! Przedstawiciel Jaworzna ginie! Piąty zwiedzki okien Armii Jaworzna. Samochód zostaje podpalony. Nasza autostrada! Nasza! Nasza! No powiedział, że wasza! Nasza! Nasza! Nas jest więcej! Nas jest więcej! Nie dacie rady! Ale nasza racja jest bardziej mojsza!
przedstawiciel żyje. Wrogie wojska nie były tak skuteczne, jakby sobie tego życzyły. Dowódcy zarządzają odwrót. Węzeł Jeleński został zdobyty. Żyje! Nie trafi! Panie prezydencie, dowódca kompanii melduje odbicie węzła jeleńskiego. Gratuluję, jestem z was dumny. Gratuluję. Odmeldowujcie. Teraz trzeba utrzymać. Pierwsza żartobliwa rekonstrukcja odbicia węzła jeleńskiego bardzo przypadła do gustu licznie zebranym widzom. Do tego stopnia, że niektórzy z nich uwierzyli w jej autentyczność. Troszeczkę się dowiedziałam, ja nawet nie wiedziałam, że było coś takiego jak obrona węzła tutaj w Jeleniu, także... No, ale to jest żart, nie wiem, czy pani wie. Nie, nie wiedziałam. No nie, cały czas o obronie autostrady było, nie? No. A czy to jest akurat walka o otwarcie węzła w Jeleniu, dostępu do autostrady? Aha, super. Happening ma być może szansę stać się tradycją jawożnickich majówek, zwłaszcza, że jest to dobry pomysł na przypomnienie o istniejącym w naszym mieście problemie. Tak, ja się interesuję od samego początku i jestem w sumie bardzo dumny z tego, że moje miasto walczy tak zaciekle i z państwem, i z takim kolosem, jakim jest Stalexport. Przybyłem, żeby podziwiać walkę naszych dzielnych żołnierzy o to, co nam się słusznie należy. No ja myślę, że i tak już osiągnęliśmy bardzo dużo, a to tutaj to jest tylko takie podkreślenie humorystyczne naszej całej walki o tą sprawę. Oprócz rekonstrukcji fikcyjnej bitwy w Jeleniu, można było także z bliska zobaczyć oryginalne historyczne pojazdy. Wśród nich znalazł się też niemiecki motocykl, na jakim poruszał się sam Hans Kloss. Pod Łodzią okazało się, że zwykły motocykl niby miał to być MW. A tu się okazało po blachach, po nabicia, że to jest BMW niemieckie z II wojny. I tak z czasem się go odrestaurowało i jest na chodzie. Tylko trzeba uważać na czas, bo go niszczy. Tak, trzeba wymieniać części, uzupełniać, żeby nie doszło do jakichś poważnych awarii. No i ja wstąpiłem do grupy rekonstrukcyjnej właśnie, żeby tak tu widzieli państwo, wykonywać różnego typu takie manewry związane z historią. O. Do Jelenia zjechali też czerwonoarmiści, a także żorska grupa operacyjna. To jest mundur czerwonoarmisty. Przyjechałem samochodem KRAS, też produkcji rosyjskiej, więc mundur dopasowany do sprzętu i pepesza też rosyjska, w miarę możliwości. Jak się podobało odbicie węzła? Bardzo się podobało i najważniejsze, że zwyciężyliśmy. Z jakiego okresu państwo odtwarzają przeszłość? Okres zimnej wojny. A w posiadaniu mamy haubice wzór 38, 122 mm. Czy ona jeszcze funkcjonuje? Nie, no jest pozbawiona cech bojowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Aczkolwiek jest kompletna w sensie technicznym, że no ma całe wszystko wyposażenie oryginalne z lat, co została wyprodukowana. Przypominamy, że jeszcze do 3 maja w hotelu Pańska Góra można oglądać ekspozycję sprzętów i pojazdów militarnych, zobaczyć pokaz jazdy terenowej, a także wziąć udział w indywidualnych przejazdach terenowych.